zalecane przez lekarzy, pediatrów, opiekunów, opiekunki jest układanie dziecka na płasko w łóżeczku, gdzie pościel musi być równiutko ułożona, żeby nie było zagnieceń, żeby nie było czegoś, co mogłoby przeszkadzać dziecku w czasie snu. Natomiast śpi dziecko w łóżeczku bez poduszki. Jeżeli boimy się, że może się dziecku ulać, albo chcemy położyć jego na boczku, bo bardzo dużo dzieci bardzo lubi spać na boczku, najlepiej jest część nocy, jeśli prześpi, choćby do pierwszego karmienia w nocy oczywiście, na prawym boczku, wtedy zabezpieczamy kocykiem, ręczniczkiem, plecki.